Siema ludzie, tutaj Gamer, witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Assassin's Creed Freedom Cry. Znowu oczywiście się tam gonią. Jak zwykle, jak na początku każdego odcinka. No i znów nagrywałem OBS-em wczoraj. I oczywiście dźwięk znowu był za głośno trochę podczas sceny walki z udziałem statków. Ale znowu go zmniejszyłem. Więc dzisiaj misja główna, kolejna. Idziemy do Zamtuza. Do Bastien. Okej, znowu pusto, ale tym razem jeszcze ciemno. Freedom Cry, tak się nazywa... tak się nazywa DLC, a to przeczytałem jako nazwę misji. Misja nazywa się Na dno wraz z okrętem. Ade, Augustin has learned of another slave ship to intercept. I beg you to reconsider. Special orders. From your sometime as confidant, the governor. No, it is as I feared. With all the slaves you have freed, the French are in panic. Let the French live in the fear they earned. It is not so simple. Curfews are strict. Punishments are harsher and more frequent. You help the ones you freed, but at what cost to the ones you can't? A small price for independence. The sooner Augustine's revolution comes, the sooner all slaves will live in peace as free people. Gouverneur de Fayette threatens retaliation. Then he is behind this. No, Adwali. Not another word. I don't want to hear it. Więc gubernator. Tak myślę, że będzie naszym celem. No cóż, zobaczymy. Okej, dotrzyj. Dotrzyj do statku niewolniczego. More than a few. But when I sailed with Kenway, plunder was the only prize. Plunder or information leading to more plunder. Did you never wish to intervene? It is wise for a quartermaster to keep his wishes to himself, if he also wishes to remain as quartermaster. But yes, the thought did cross my mind. When the assassins offered me the opportunity to pursue more serious aims, I left the plundering behind. But the slave ships also? No, for I am still an assassin, and I have found them again. I would not trade my years as a pirate for anything. You enjoyed your freedom. They hardened me for the work we do today. And when I am done, you will also have pirates to thank for your training. Yes, Captain. Właśnie, była wzmianka o Edwardzie Kenwayu. Aha, zatop. Ma mniej odnieść mniej niż 50 obrażeń. Będzie ciężko, jeżeli mam to spełnić. To ciekawe, czy też będzie głośno. Dobra, zatopiony. Wpłynąłem na coś, halo. O kurde. Skąd się to wzięło? Jakoś muszę wykręcić. No, zaraz będę miał niezłą masę uszkodzeń. Dobra, ten zginął. Statek zginął, fajnie, nie? Co jest? Już? Co z tamtym? No, they'll sink the ship. O kurde. To nie fajnie. Teraz rozwalam ten statek. No cóż, lepiej, żeby chyba mnie rozwalili. Ale wygląda na to, że cel poboczny da się spełnić. Dobra. Po nie odniosłem poważnych obrażeń. Sam go jeszcze staranuję pewnie. Dobra. Są pod pokładem, więc trzeba będzie ich uwolnić. Puścisz ster, czy nie? Dobra.
Nie ma nikogo tutaj. Sami chcieli go zatopić. No ciekawe. Więc bigusiem. Wow, co się dzieje? Ogólnie woda, ogień. A, ja ich mam tutaj uwolnić. Quick time event. Zjebałem. Spacja. Myszka. Drugi raz. Udało się. No, ci nie żyją. Kolejni. Tego dawno nie było. Gdzie są jeszcze? Tutaj są jeszcze. Nie, ci nie żyją. O cholera. Tych już nie mogę, bo nie żyją. Woda ich zabiła. Nie to, nie to, nie kurde. Myślałem, że będzie myszka. Ale głośno jest wszystko. Strasznie głośno. Tu następni, ale coś się dzieje. O cholera. Nie udało się tamtych wyzwolić. Statek idzie na dno. I ja też. Dobra, biegusiem, pływusiem. Wychodzimy stąd. Dobra. Już miałem coś powiedzieć o różnicy ciśnień, ale... Au. Ale nie wychodziliśmy na zewnątrz. Gdzie mam dotrzeć? Którędy mnie to prowadzi? A, tędy. Udało się? I na dno z powrotem. Okej, okay, teraz na górę. Sorry ziomale, nie pomogę wam, ale sam nie wiem jak stąd wyjść. Aha, tutaj jest coś. I teraz w bok. Fajnie, że poziom wody się nie zmienia. Aha, zmienia się. Wykrakałem. Dobra, szybko. I teraz tam naprzeciwko coś będzie. Nie mogę poczekać, aż woda się podniesie i automatycznie wypłynę. Czy mnie zaś się? Już tak na wodzie się nie znam. Dobra. Dużo wody. Za bardzo. Teraz rekiny przypłyną. A w ogóle zapomniałem, że można polować na zwierzęta wodne. Także więc sobie to zrobimy na pewno później. Jakaś wyspa. Gouverneur de Fayette. I thought I understood his indifference. I did not anticipate the extent of his heartlessness.
You tried to warn me. We are all guilty. A governor will pay with his own life. My creed demands that I see to it. C'est la main. C'est raté. Revenge is called comfort. Once the fire is gone, another tyrant will take its place. His death must give this generation of warriors hope. They must not abandon the goal of independence. And the death of these souls? So, they'll lead new life. We will always mourn them. Dobra, zapomniałem wyłączyć tego mikrofonu i mi nie nagrywał. Więc misja ukończona na dno wraz z okrętem. Jeden cel się udał tylko, nie wyzwoliłem 15 niewolników potrzebnych do ukończenia następnego celu. Ale okej. Lecimy dalej. Tu jest ta wyspa. Więc myślę, żeby sobie tutaj jeszcze wrócić i odkryć co trzeba, bo... Au. Bo nie będzie mi się chciało potem wracać tutaj. O nie, lecę sobie po statku. Najszybszą drogą lądową oczywiście, bo pływanie trochę dłużej zajmuje. Skąd się oni wszyscy wzięli na tej wyspie podczas tej cutscenki? Aha, to są strażnicy w ogóle jeszcze. A to ciekawe. Skrzynie i jeden sekret tu jest. Skąd tu strażnicy? To są Hiszpanie. Hiszpanów nie widziałem od dawna. Nie ma nic tutaj zaznaczonego, więc będzie ciężko odkryć coś. A, tu jest zaznaczone jednak. Tylko, że mamy tutaj dużo wrogów. O to chodziło. Nie, puść to. Puść to, no. Skrzynię, proszę. Chyba muszę wyrzucić wszystkie miecze. Ło. Zdobyto nową broń. Tę odmianę garłacza wykonano mając... Aha. Kolejny miecz. Trzeba wywalić dalej. Może jeszcze zwłoki muszę przenieść. Dobra, udało się. No, bardzo fajnie. Jedna realia. Czyli waluta w tej grze. Pokaźnie, pokaźnie. Szukamy kolejnych skrzynek. Więc mam lepszego garłacza teraz. Ciekawe. Skrzynki, skrzynki. Gdzie są skrzynki? Tu musi być jakaś. Świetnie. Przeładuję. Okej, okay, i jeszcze jedna. Szukajmy gdzieś na plaży. Podejrzewam, że... Tutaj albo tutaj. Więc lecimy dookoła. W głębi lądu raczej nie. Tutaj pływają te statki hiszpańskie. Hiszpanów, jak mówię, nie było jeszcze. Tu nic nie ma. Tu nic nie słyszę. Więc musi być po drugiej stronie. Albo gdzieś tutaj. Też możliwe. Są przeciwnicy, więc możliwe. Wszystko jest możliwe. Świetny ten garłasz. Najlepsza broń. Tu nic nie ma. O! Strzelają się. Anglicy z Hiszpanami.
Ja w tym nie będę uczestniczyć. Gdzie ta skrzynka? Szybko, no bo jeszcze chcę coś zrobić. Może się uda. Na pewno musi być tutaj. Jak nie, to nie wiem, gdzie będzie. Jak będę szukać? Jak mówiłem, ja muszę zebrać wszystkie. Zaraz mi się skończą opcje, bo tu już byłem. A więc jednak musi być gdzieś w głębi lądu, bo całą plażę wokół zwiedziłem. Na mapie niestety się nie wyświetla. Tutaj? Nie, tutaj chyba nie będzie. Cumberland Bay. Jak bay z osiedla, tak tutaj jest bay. Tam jest coś. Jakiś obóz. A tu są przeciwnicy jeszcze. I słyszę skrzynkę. Halo, skrzyneczko, gdzie jesteś? Jest tutaj. Ale się schowała. No patrzcie. Ale ciekawe, bo nie wiedziałem, że będą tutaj na wyspach takie sekrety. Jakoś zapomniałem w ogóle, że będą występować różne rodzaje broni możliwe do zdobycia. Okej, wracamy na statek. Co by tu jeszcze zrobić? Sprawdźmy mapkę. Ale oddali się w końcu, czy nie? Dobra. Mamy plantację. Tutaj mamy plantację. Montez. Tutaj mamy plantację. Ta jest wyzwolona, to jest Tortuga. Ale nie chcę tak. Okej. Miasto jest oczywiście na 100% już. Wszystkie skrzynki zebrałem. Poza odcinkiem. Tu jest nieodkryta lokacja, tu też jest nieodkryta lokacja. Podejrzewam, że jakieś łowy pewnie. Tu tak samo, tu jakaś kolejna wysepka, jedna skrzynka, więc może sobie tam popłyniemy. A następnie może tutaj, Fort Matias. Też jakiś sekret tam jest, więc tym bardziej chciałbym tam popłynąć. Okej. Miejmy nadzieję, że mnie nie zaatakują, bo nie chcę się z nimi bić. 2300 metrów. W sumie niedaleko. Ale jednak trochę. Więc o czym by sobie tutaj pogadać? Może pośpiewamy szanty? Fajnie, że nie znam żadnych tak, żeby zaśpiewać. Szanty były w czwórce, ale tutaj jakoś nie słyszałem. Nie wiem, czy są wyłączone, bo można wyłączyć je w opcjach gry. Ale nie wiem, może nie znają. Bo są czarni. Nie no, przepraszam. Tu się biją kolejni. Fregata. Z szkunerem się bije. No ciekawe, kto wygra. Tutaj nie ma dostępnej takiej floty, która była dostępna w podstawce. Chodziło o to, że sobie przyjmujemy statki do naszej floty, flota Kenwaya, i wtedy mogliśmy wysyłać te statki na misje, zdobywać hajs i ogólnie jakieś inne rzeczy fajne, mapy skarbów na przykład. Tutaj tego nie ma. Jakiś wielki statek. Niewolniczy. Dobra. Kop do wody i tutaj nie za wiele jest, jak widzicie. Taki mały przylądek tylko. Oczywiście łódka, żeby sobie szybciej wrócić. Brakuje mi opcji szybkiego schodzenia na najbliższy ląd. Świetnie. Co było w tej skrzynce? Nie mam pojęcia, bo mi
bo mi nie wyświetliło. Fajne kraby. No, więc teraz płyniemy na tą... na tą lokację. Kurs obieramy. To jest fort. I tam będzie sekret. Cóż, ciekaw jestem tego sekretu. Powinienem chyba wcześniej robić takie rzeczy, ponieważ byłoby mi łatwiej w robieniu misji głównych. A ja sobie to zostawiam właśnie na koniec. Zabrednie. Dobra, 1300 metrów. Nie najdalej, już widać to stąd. Aha, to jest ten hiszpański statek, który bił się ze szkunerem. No i widzicie, kto wygrał. Szkuner gdzieś tam poszedł na dno. Tutaj w ogóle... O! Skoro już przy tym jesteśmy, zapoluję sobie. Bo to są takie chyba spontaniczne wydarzenia, że nam się pojawia. Więc zapolujemy sobie na orkę chyba. To była orka, tak mi się zdaje. Oczywiście trzeba zdjąć koszulkę, żeby mieć plus do siły. Tak jak na budowie. Tak, klatki fajnie skoczyły. Jest i orka. Jak widzicie, ona nas ciągnie, my ją bijemy. I się urwała. Teraz musimy wyczaić ją. Najlepiej, żeby nie obiła nas za bardzo, bo mamy wytrzymałość naszej łódki i ta orka może w nas płynąć właśnie. Okej. Krwawi. Ściąga na bok. A jak się celuje, to ciężko obraca się myszką. Dobra. Płynie prosto na nas. No i po orce. To tyle. Piękne bydle, całe zakrwawione. Ciekawe, jak to wciągają. Skóra orki i kości to jest sporo warte, na pewno. Więc jeżeli będzie brakować hajsu na ulepszenie statku, to mamy już co sprzedać. To mnie najbardziej boli, że ten dodatek jest zbyt krótki, żeby naprawdę bawić się wszystkim, co tutaj jest. Bawić się w te właśnie polowania, sprzedawać, ulepszać wszystko. Bo zanim my to wszystko ulepszymy, to już będzie po grze i naprawdę nie będzie co robić. Szkoda właśnie, ale sporo tych aktywności tutaj jest, nowe miejscówki. Naprawdę porządny dodatek, ciekawy. Bohater też ciekawy. Szkoda, że czarny. No oczywiście, żartuję sobie, macie w opisie nawet, że to wszystko dla żartu. Wcale sobie nie żartowałem z tym opisem. Zacumuję go, czy nie? Ja bym chciał, żeby go zacumował jednak. Będzie bliżej do lądu. Dobra, teraz zacumuję. Statek automatycznie przysuwa się do przystani. Tam są dwie skrzynki. Tu jest jedna na lądzie. Ogólnie, ile tu jest tego? Są trzy skrzynie, jeden sekret. Sekret myślę, że będzie tutaj właśnie. To jest jakaś maczeta zajebista. No. Złota maczeta to wyjątkowa i piękna broń. Więc bardzo fajne, że znalazłem. To są kolejne dwie skrzynki. Dobrze, że obok siebie. Złoty łańcuch. Teraz będę mógł zostać prawdziwym raperem. Okej.
Wyglądam, że to wszystko tutaj. Więc też koniec odcinka, ludzie. Po 25 minutek na liczniku. Zatem dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do kolejnych odcinków wkrótce. Na razie.